Cześć, witajcie moi drodzy. Hej, głupie Hiszpanki. Prowokujecie mnie już coraz bardziej, ale to nie nic. Witam was w przedostatnim meczyku Ligi 6. Mamy 8 punktów i 2 mecze do rozegrania. Obyśmy przynajmniej zostali w tej 6. lidze. A jak te Hiszpanki tak zawalą sprawę, to ja po prostu w pierwszej kolejności to ja Diego Costę wypierdolę. W pierwszej kolejności Diego Costa pójdzie na kastrację. A zresztą to nie wiem co się stanie. Tych z Barcelony zostawię i Realu Madryt. A Davida Villa to chyba też na sprzedaż wypizgam. Tego kolesia chyba też wypizgam. No nie wiem, niektórych tutaj, Juan Frana też chyba powinien. Jordi Alba nie, bo on jest właśnie w drużynie tygodnia. A mnie co się trafiło, to tyle co wam powiem, że tutaj jest właśnie Trapp i Iwanowicz. Jeszcze mi się trafił Di Maria z Manchester United i poszedł za 500 000. Powiem wam szczerze, że no wiedziałem, że mi się od razu opyli, ale nie sądziłem, że aż tak szybko. Dobra, później ich wystawię na sprzedaż. Muszę im dać jakąś kurde skromną sumę, bo widzę, że za taką to w życiu nie pójdą. Dobra, otwierałem wczoraj paczki. Nie wypadł mi żaden Jovetić ani Jordi Alba. Trudno. Tak czy siak bierzemy 6. ligę się w garść i przynajmniej żebyśmy w niej zostali, bo na awans to już szans nie widzę. Dobra, jedziemy. Jeżeli teraz mi da jakiegoś kolesia, z którym będę miał szansę wygrać, to Bogu dzięki, zostanę w lidze 6. i Hiszpania pójdzie w pizdu. Oczywiście niektórzy, bo potem ja ich zachowuję tam, niektórych z Realu Madryt i Barcelony. Dobra, wyszukało mi, mam nadzieję, szybciutko nawet. Dobra, koszuleczki z Barcy, no kurde, wziął sobie z Manchesteru United. Pewnie be... O, Real Madryt, ciekawe czy on ma w całości. Ale koleś, prawy obrońca, no, formację masz taką trochę do dupy, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ten stadion przywołuje Real Madryt, mówisz, na Barcelonę. Wembley, witam państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Miejmy nadzieję, że nowe Wembley będzie szczęśliwe dzisiaj. O luju, ale żebym to wypizgał. Chciałem podać z góry, ale no widać, jeszcze nie umiem doskonale tego robić, dlatego się uczę. O, i już, od razu! Jebany! I do środku, i do środku. I kurwa Pedro na spalonym. Chuj, żeby go chuj strzelił. Mogłeś nie biec, piłka by była nasza w sumie. Dobra, on tu się widzę, że będzie bawił. Ale idealna sytuacja, ale debil musiał mi podać gdzie indziej, super. I spalony. Jebany, prawie. Prawie Moonline strzelił gola. Dobra, przewin to. No kurde, przewin to. Nie chcę oglądać twojej porażki. Dobra, do środku. I chuj. O, Di Maria z Realu Madryt jeszcze. I Pedro, spierdolona akcja. Super. No postraszył tylko. Dobrze. Grajcie coś te wredne Hiszpanie. Co mnie wyprowadzić z równowagi. Dobra, wyjeb to. Dobrze, Alba. Tu podanie Fabregasa do Villi. Villa stracił piłkę, ale Pepe daje nam piłkę na korzyść. Więc teraz tutaj, pięknie. ICS Fabregas, któremu prawie piłka by zaraz wymsknęła się. Jest. Jebany. Ale to był słaby wolej. I uwaga. I uwaga. Karim Benzema. Biegnij, bieg. I spalony. To dobrze. Dobrze sędzia zareagował. Dziwne, że jeszcze nie jestem zdenerwowany. Moje nerwy jakieś dzisiaj nie są najgorsze. Bo jeszcze pograłem ze znajomym w FIFA, żeby się rozgrzać. Zanim stanę właśnie do walki z wrogiem. Tu uważaj na Di Marię. No, zastanawia się, czy nie strzela. Jebany gra na dribbling. Rodriguez. No. Strzela. Kurde, Casillas! Coś niesamowitego, piłka odbita, wpada do siatki.
I ten już nie broni. No debil. No ja pierdolę, z dobitki se trafił. Jebany śmieć. Dobra, jedziesz, Dawid Villa. A chuj, że idziesz na prawą linię. O kurde. Pedro. Ja pierdolę, Pedro! Kurwa mać. Co ty robisz, Pedro, w ogóle? Podanie do mnie wprost. No i kurwa, do Di Marii podałeś, ty cweluchu. No i już automatycznie zaczynam się denerwować, bo ja coś czuję, że przegram kolejny mecz ligowy. I mogę mieć przejebkę. Ja pierdolę, Pedro, ty zaraz naprawdę zejdziesz. Ty kurwa, zaraz naprawdę zejdziesz. Ja ci to mówię. Jeszcze trochę, a moja cierpliwość się do ciebie kompletnie skończy. I pójdziesz też na Quicksela razem z tym, tym Diego Costą. Dobrze, Piqué. Ty dzisiaj harujesz i chuj. Jego Casillas też puści dzisiaj, spokojnie. To nie będzie tak, że tylko jego Casillas będzie dzisiaj bronił. Rodriguez. Chuj, będzie kozaczył z Jamesem Rodriguezem, którego też mam, o dziwo, dla przeciwnika. Z Realu. Ale nie gram Realem Madryt. No ja pierdolę, Villa! Ty chuju. No jeszcze powiedz, że ja faulowałem. Debil! Nie, ten sędzia to też kurde przekupiony. Jak nic. Wybij to Piqué, dobrze. Ale Di Maria ma piłkę. I to raczej... No jakbyś to puścił, to byś kurwa wypierdolił stąd. Mówię ci, od razu byś poszedł po tym puszczonym golu. Masz ty szczęście. Ale chuj, prowadzi. Co to za lagi? Dobrze, Casillas. Widzę, że się chyba obudziłeś. Moonlane, Moonlane! Kurwa, wypierdolił się. I to mi się nie podoba. Teraz przy piłce Xabi Alonso. Xabi Alonso, kurde. No on tu kombi. No ja. No i on gra na dribbling. Dobrze, Alba. Dobrze. Dobrze zrobiłeś. I chuj, że rożny. Dobrze. I Juan Fran. Biegnij, od razu biegnij. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Jebany, biegnie Juan Fran. Spokojnie do środku wywuje i niestety akcja za bardzo spierdolona. Benzema. Chuju, Benzema, wal się. Jakie podanie. Dobra, Dawid Villa i chuj. I stracił piłkę przez... Nie wiem przez co, no już po prostu ta Hiszpania mi zaczyna coraz bardziej na nerwy działać. Jeszcze trochę to ostatni mecz zagram nie Hiszpanią, a Niemcami. No i dobra, dobra, CS Fabregas. I Moonlane traci piłkę. Zajebisty. Zajebisty. Nie drybluj, szmato. Dobrze, Puyol. Niewiarygodne. Dobra, tu trzeba teraz okiwać tych bydlaków. Dobrze, idziesz. Idziesz, biegniesz. Dobra. Jest okazja. Bramka pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. Kurde. I chuj. I po akcji. No po prostu po akcji. Dobrze, Puyol. Podaj. No ej! Iniesta. O kurde, i jeszcze raz. No jebany Pepe. Fabregas, podanie. No kurde, ile tu akcji się dzieje. I obronił. My robimy 300 akcji i on broni. On strzeli raz. I koniec. I chuj. Kurde. Aha. No podaj tu do Moonlane'a, dobra. On tu teraz się pobawi trochę, a no i się pobawił. Ty, jakie podanie? Dobra pozycja do oddania strzału. Kurwa, faul, karny! Czemu nie było karnego? No przecież on mi wyglebił tego zawodnika.
jebany śmieć. Pedro. Pedro. Nie, Pedro, ty dzisiaj schodzisz. To jest pewne. On zejdzie dzisiaj. Dobra, dośrodkuj to. Kurwa, kolejna akcja. No i patrzcie, no. Już zrobiłem was 5 do 7 akcji i nic. I wszystko obronił. Zrobił jedną akcję i już prowadzi. Nie, kurwa. Moonlane zostaje, on dobrze gra. Ale Pedro, widać, że on tutaj nie kontaktuje w ogóle. No, Pedro, wypierdalasz, przykro mi. Co tu jeszcze, no? I chuj, no, jeszcze nie będę wypuszczał tego Casillas, Valdeza za Casillasa. On jeszcze coś gra, tylko kurwa, grajcie coś. Zróbcie teraz jakieś kurde taktyczne akcje zróbcie, ofensywne. Dobra, Pedro wypierdala. Delufu wchodzi. O kurde, przewijaj to! Nie będę się patrzył, jak mój piłkarz wiąże sznurówki. Właśnie rozpoczęła się druga część i chuj. Jak będzie grał na czas, to coś wyjebie po prostu. Dobra, Fabregas wypierdolił piłkę niepotrzebnie. Luka Modric. I chuj. Chyba powinien przerzucić na lewą stronę. Dobrze, Jordi Alba. Zajebiście. David Gia. Nieudana akcja. Ale Villa! Co robisz? Sprytnie teraz. Patrz, jak on teraz tak gra celowo. On chce mnie zdekoncentrować. Takimi właśnie zagraniami. No i kurde, drugi Pedro normalnie. Moja piłka. Podaj mu to. Dobrze. Teraz mu to podaj tam. Dobrze. I Xabi. Ktoś mnie tam poprawiał, żebym mówił Xabi na niego, a nie Xavi. Dobra. Jak Delufu! Aż oplułem monitor. Ja pierdolę, jaki dziki kurde dzik. Jak on to zrobił? Zajebiste. No patrz. Jak on się wyskoczył. Normalnie jak Lampard. I strzelił główkę zajebistą. To była główka, ale zajebista. Kurwa, dobrze. Wypuściłem go na boisko i już coś robi. Dobra. A, sfaulował mnie, to dobrze. Myślałem, że to ten, ja. No, ładnie, ładnie. Zaskoczony chyba jest teraz przeciwnik. Moonlane, teraz twoja kolej. Kurwa, jak pcha mi tego Moonlane'a, ten Xavi Alonso. Xavi Alonso. To jest i Xabi i Xavi. No, takie hiszpańskie imię, czy nazwisko, przepraszam. O kurde. Szykuje akcję, szykuje akcję. Dobrze, Casillas. Jebany, teraz Iniesta biegnie. Kurde, Inieście bym dał szansę na strzelanie gola. Ale jebany, kurde, piłkę stracić umiał. Ładnie pikę. Jak będziecie teraz tak grać, jak należy, to będzie zajebiście. O, Delufu. No on tu jest przytomny, on tu działa. Aha, był przywilej korzyści, ale chuj z tym. Dobra, Fabregas. Fabregas! No Fabregas! Strzelaj to! No nie! Czemu nie ma? Kurde! Co oni tam robili pod tym polem karnym? Dobra, przepchnął się. I chuj, stracił piłkę. Ale Xavi czujny. I gotowy na posterunku. Jebany Iniesta podał źle. Ale Iniesta wraca z piłką i szykuje dośrodkowanie. Jebej teraz. Albo nigdy. Kurwa mać. Villa. Ty chyba chcesz pójść na zmianę. W drugiej kolejności. Bo nawet ty już nie grasz. Chuj, że jesteś z tego samego klubu, co był niegdyś Diego Costa, ale no kurde, to nie znaczy, że masz tak grać jak on. O kurde. O luju. Dobrze, Puyol. Puyol, dobrze, kurde, przytomny jak zawsze. I Casillas bez problemu wyłapuje taką piłę. Kurde, chcę to wygrać. Ja to chcę wygrać. I to bardzo. Mamy jeszcze 20 min meczowych. Juanfran tutaj dobrze zrobił. I Moonlane. Dobrze, na swobodnie. Kurde.
Wiedziałem, że on to broni, więc w sumie to było do przewidzenia. Xavi, no i kurde, źle dośrodkował. No Villa! Nie i chuj. Nie, on idzie też na zmianę. Noż kurde, przecież jakby tylko dobrze tą piłkę złapał, to by już miał gola właściwie. Casillas, przynajmniej ty wiesz co robić. Nie, przecież zaraz zejdę na zawał. Jak jeszcze raz mi ten debil zepsuje akcję. O kurde. Dobrze obrona. Zablokował ten strzał. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzutował. Dobrze, pewnie od Puyola się tyłka odbiło. Dobrze, Casillas, piękny. Dobrze, to jeszcze bramkarz się przynajmniej opamiętał, bo reszta to widzę tak obojętnie. Kurwa mać. No się nas naprawdę wkurwie. Nie, Dawid Villa, schodzisz. Ty też mnie rozczarowałeś. Villa, sorry, ale no... nie postarałeś się. Ni chuj. I pewnie jeszcze Sergio Busquets będzie musiał wejść. A niech za Iniesta wyjdzie. I chuj, no kurde. Trzeba to znowu doremisować. No i nie... ta Hiszpania w ogóle, nie wiem... nie powinna w ogóle zaistnieć w tej szóstej lidze. Bo ona w ogóle nic nie robi. Szczerze mówiąc, po części też żałuję, że zbudowałem Hiszpanię, która w ogóle gówno robi i czekał na mnie do końca. Dobra chłopaczku, idź i odpocznij. Dawid Villa mi spierdolił dwie akcje, gdzie mógł nawet doprowadzić do wygranej i to porządnej. No co się tak zjebie patrzysz, ty kurde genetyczna mumio. No co się z nim dzieje? Wypierdalaj Iniesta! No patrzysz się, jakbyś pornola oglądał. No co, matka ci zdechła? Ej, tam na tych trybunach to chyba też kurde wszyscy koszuleczkach tej Barcelony. No czemu się nie przebija? Co? Windows się odzywa. Kurwa. Bill Gates chyba. O chuj. O luju. Przycisk zepsułem. Chuj z tym. Dobra, przycisk działa. O, to też działa. Zajebiście. Chyba uszkodziłem trochę literkę L, ale przeżyję. Nabiłem Benzemę. Niech ten luj teraz poczuje smak zemsty. Delufu, nie spierdol. Kurwa, musiał. Ty, on grał pół AFK. No nie, on teraz będzie grał na czas. Ej, patrzcie co on robi. Co on kombinuje? Xavi, dobrze, masz ty szczęście. Hesse, dobra. Hesse Rodriguez, lol. No i znowu broni jego Casillas, no kurde. Muszę zacząć go lobować. Dobra, Xavi, jeszcze raz. No nie wykorzystali tego stałego fragmentu. Ja. Dobra, Juan Fran, podaj to. Dobrze, idę w środku jeszcze Delufu ponownie. I jedziesz. Kurde, no. Nie wierzę! Obudźcie się! Chcecie znowu przegrać? No i Jordi Alba, co ty robisz, idioto? No kurwa, niech któryś ułom podejdzie normalnie. Dobrze, CS Fabregas. Chuj, za... czekaj jeszcze, Szpakowski. Zejdę się tam do ciebie i ci przyłożę. I chuj, Casillas to łapie. Nie, ja już mam dość tej Hiszpanii, poważnie. No i kurwa, i jak tu się nie denerwować. Jeszcze do Benzemy podał. O, no dobra, markuje mi tutaj piłkę. Se może markować. Swoją starą, kurde, w spiżarni. Dobra, Moonlane! Kurwa, ratujesz honor Hiszpanii. Zajebiście. Będzie przynajmniej jeden punkt. Ale kurwa dobrze. Nie, jak teraz to... jak przegram teraz ten mecz, to następnie to już chyba pójdzie do dupy. Zajebiście. No Moonlane, obudził się teraz.
Dobra, on tu gra teraz na kiwki. Nie wyrówna, no. Mało, już nie ma szans na to. Dobra, Munnej, tu widzę, że walczy, ale James Rodriguez musi być lepszy. Jak zwykle. O, luju. Dobra, Puyol. CS Fabregas. Munnej, znowu. Ale stracił piłkę. O, luju. Dobrze, spalony. A, płacz tam. Płacz tam. Dobra, Puyol wyjeb. Dobrze. I chuj. Kurde, nie, niepotrzebny ten ślisk. No i coś mu to podanie nie wyszło, w ogóle nie wyjebie. No i on to celowo zrobił. No ale chuj, znowu remis, no. Ja się na takie coś nie godzę. No dobra, Casillas ma fajną ocenę, ale jest remis. Co nie zmienia faktu, że jak teraz... O kurde, nie, ja się muszę czegoś napić, bo ja po prostu... Jak mam się nie drzeć na tą Hiszpanię? A te zadania to mi się ciągle bugują. Nie wiem, to ta FIFA od pieprza. Chuj, dobra. Ostatni wasz mecz. Nie, nawet Diego Costa już nie wejdzie. Ja go już kurwa quickseluję. Na waszych oczach go już quickseluję. Wykurwiaj mi z tego boiska, ty śmieciu jebany. Teraz muszę jakąś Hiszpankę dodać. Kurwa, jak patrzę się na Diego Costa, to mi się niedobrze robi powoli. Nie wiem, ale taką mam reakcję na tego idiotę. Co ja mam dać tutaj za niego, no kurwa. To będzie dobre pytanie. A on jest z Napoli, kurwa. Cholera. A ktoś jest jeszcze z BBVA? Serie A. O, dobra, Aduriz. Chuj, zagrasz w ostatnim meczu. Ale jak mi zjebiesz pierwszą połowę, to wraca do ciebie, za ciebie twój kolega. Jeszcze dam mu ten. Jeszcze dam mu styl gry. Chociaż nie wiem na co. Dobra, dam mu strzelca. Niech się cieszy, szmata. Co jeszcze tu zmiany? No nic w sumie, nic nie ma do zmiany, bo wszystko jest dobrze. Tylko teraz zastosować zespół drużynowy. Jego Costę już wypierdoliłem, bo on już nie zagrał u mnie. On już u mnie jest zwolniony praktycznie i chuj mu w dupę. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka mecza z FIFA 14 Ultimate Team. Dam jeszcze paru osobom boosta. I nieście mogę dać. Chuj, że będzie szybki i tak dalej, ale i niestety jest gwiazdka. Xaviemu też mogę dać, bo też trochę warty bydlak. Dobra, masz tu te wszystkie cechy. Nie będziesz przynajmniej słaby. Fabregasowi też dam. Całej pomocy dam. I zaraz się pożegnamy. Dobra. Tu obrona jest w miarę dobra. I w sumie Adurizowi mogę jeszcze dać tak. No dam, no. Niech się cieszy chłopak, że dostanie boosta. Bo to jest twój pierwszy i ostatni mecz, śmieciu hiszpański. Dobra. Ja wam dziękuję za obejrzenie. A i jeszcze Pedro wydupię. Bo Delufu tu się bardziej sprawuje. I David Villa pójdzie za Jesse Rodrigueza. Tylko trzeba będzie mu jeszcze ustawić ustawienie na lewego napastnika. Ja potem mu zmienię z powrotem na lewego napastnika. Gdzie ja to mam? Jest, dobra. I chuj, i chcę Jesse Rodriguez zagra na następnym meczu. Właściwie ostatnim w szóstej lidze hiszpańskiej. Casillas broni, ale kurde, no jakby nie puścił tego jednego gola, to szczerze mówiąc wygralibyśmy to, no. Dobrze. No cóż, taki mój pech. Ja wam dzięki za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować
i zasubskrybować. Ja jeszcze sobie otworzę pakę za 7,5K. Tak na koniec, już całkowicie. Ty, expa mi podrosło, albo mi się zdawało. Czekaj no. No i chuj, nic. Dobra. Jakiś koleś z Finlandii rozpoznaje flagę. Dobra. Tak, z Finlandii, tu jeszcze mamy kolesia z ustawieniem. Z Finlandii, tak, z Finlandii, reszta Quick Sell. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.